Witam wszystkich, 28 stycznia, właśnie Jastrząb, o tam poszedł. Sąsiada tu są, moje są tam, a Jastrząb, może coś mu wziął, czekaj, kolory są jego, czerwonego nie ma. Już wrona kracze. Jastrząb oczywiście w kolory wali, patrzę, że jego czerwonego już trypelka chyba konsumuje. Zaraz będzie ścinka. O. Piękna pogoda, miał padać deszcz i śnieg, a tu jest słoneczko z minus jeden pewnie. Fajnie. Nie ma ściny, kurde. Widać coś w ogóle? Ciężka sprawa. Wysoko latają. Dobra, może ich się obniżą. O, teraz może... Nie. No, jastrząb bije tak sporadycznie. U mnie się troszkę pozmieniało. Gołębie poprzynosiłem białe pocztowe ze strychu na dół. Nalegania mnie nadal razem, tak. Coś tam się polepszyło, trochę szybciej przychodzą do siadania. No ale już zaraz będziemy czekać na młode, przynajmniej u pocztowych, to zaraz będę miski wkładał. I liczył na to, że pod koniec lutego coś się wykluje. Dobra, poczekamy na sytuację, jak się rozwinie, bo są daleko. Niech sobie siadają jak chcą, tam już im nie przeszkadzam teraz. Tak, sąsiadowi chyba wziął tego trypla czerwonego, bo nie ma go. Zobaczymy, jak potem będzie ganiał. No oczywiście nie usiadły wszystkie. Pocztowe szybciej siadają niż te. Bo pocztowych to już większość siedzi. A coś tutaj idzie, jakieś obce, co to? O, czerwony trypel jednak wrócił. Tego jastrząb nie wziął. Sąsiadowie. No trudno, no co? Zobaczcie na ciemno, jak będzie fikało zaraz. O. Wariatka. Zawsze tak robi. No w gołębiach normalnie chodzi, a przychodzą do siadania i tak fik, fik, fik. No dobra, usiadło towarzystwo. Sąsiada jeszcze latają, nie wiem, czy my jeszcze raz może spędzić. Chyba jeszcze raz zrobię powtórkę. A co tam? No zrobiłem powtórkę. Już są w górze, sąsiada tam jeszcze spędził następną. Tam za tymi drzewami. Tylko, że w tym roku to miałem raz z nim ścinę tylko i nawet nic mu nie złapałem chyba. No w sumie on też mi nic. No teraz bym mógł się siastrząb, jak już więcej osób pędzi. Widać tego głębiego? Tam między drzewami widać. No dobra. O, tu jest. Gdzie jest ta moja watacha? Nie, nie chcę chodzić już. Trochę mam pozamykanych do pary właśnie. Tygrysy wszystkie zamknąłem. Dokupiłem dwie samice do nich. Do samców swoich. I co? No już są w parze, tylko że trzymam je w kotłowni. No dzisiaj jest takie właśnie minus jeden, to można je wynieść na dwór. Do gołębnika, niech się w gołębniku znajdą. O, widać sąsiada. No dobra. Gdzie to jest? Tu jest. Jastrząby je rozbują, one teraz też się boją. Pójdę jeszcze do tej kotłowni, pokażę swoje pary tygrysów i to będzie wszystko.
A to ci niespodzianka, nawet nie wiedziałem, że wpadł ciemny mojego sąsiada. O. Piękne gąbko ma takie pączoszki. No i krzywy jest taki tu. Ale dopiero zobaczyłem, jak przy siadaniu zaczął uciekać. Nie wiem, kiedy on wpadł nawet. No dobra, zaraz będziemy łapać. No jest sztuka. Słabo widać. O. Obrączki takie właśnie zakłada. To znaczy, że to jest jego stary, a nie młody. No i dobra, idę jeszcze do tych odłowni pokazać wam te tygryski i zakończymy. O, w kotłowni mam takie klateczki, trzy zrobione. No my celulingowych tak nie, jak się ma gołębie takie lotne, to się tak naprawdę nie używa, bo to po co, tylko że tu jest problem. A to jest mój samczyk, czekaj, niech ostrość zapie. Młody. O tam. Bez obrączki taka kupiona. 15 zł za nią dałem, taki kok można powiedzieć, ale na tygrys. W ręku fajnie leży. Tu jest ten mój tygrysek, którego kupiłem. To jest samiec, kiedyś młodego kupiłem i mi został. A tu jest samiczka, to jest taka sama jak tamta. Złota para już. Młody samiec, młoda samica, to ona tak już będzie fajnie. No. Dobrze się trzymają. I tu mam jeszcze najmarniejszą parę. A może się w końcu tam coś zaczęło dziać, bo się schowała za ten. Zaraz sobie pędzę, zobacz. No już jest to. Mój samiec z 2017 roku. W tym roku samica od niej odeszła, zauważyła się z czarnym pocztowym, także... A tam ten pierwszy młody, ten tygrys właśnie był po nim. A tą samicę przyniosłem. Nie oblatana u mnie jest, ale jest młoda samica z 2018 roku. Także może mi się uda ją przychować jakoś. Samiec ma piękne oko i będzie fajna para, jak się sparzą oczywiście, bo ona coś niechętna do pary. No dobra, to wszystko, dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam. Ja już, no 600 subskrypcji już normalnie jestem szczęśliwy, no bardzo fajnie, dzięki.